się się do widzowie, strony Ebus. i jak widzicie, mam już dla Was mastego newsa. E, Bombel został wywalony z nawi, także już widzicie, że jest wielki blow-up w cenie, Złoty e, 55 za bąbla. E, I jeszcze szybko polecam stronkę CSGO Skins. Macie refling w opisie, serdecznie polecam, korzystajcie, e, darmowe 05. Możecie sobie coś fajnego odebrać. A dzisiaj, właśnie o bomblu taki jeszcze news na wieczorek. Generalnie już pokazuję Wam stronkę tutaj z HLTV mamy o, o oficjalne informacje Także generalnie NAVI tak jak widzicie ogłosiło, że Ogłosiło usunięcie swojego igl czyli bombla właśnie z ich składu Generalnie coś tam mówili, że jest to zła reputacja dla NAVI, że nie chcą rosyjskich graczy trzymać Którzy siedzą w Rosji i jeszcze płacą podatki e, Rosyjskiej Federacji. Tutaj mniej więcej możecie sobie to przeczytać. Ja wam to tak pokrótce e, przetłumaczyłem. E, także generalnie that the Russia based players are going to relocate. E, także czekają, aż e, jakby oni się przeniosą. E, I nie będą po prostu gdzieś tam w Rosji e, grać. Czy jest to dobra decyzja? Kurczę, no, nie mi to oceniać. Z tego co widzę tutaj z tych komentarzy, no to e, ludzie są mocno zdziwieni. E, no ale generalnie. To, tak, od strony technicznej, zobaczmy, co się dzieje na rynku, bo tutaj mamy dopiero ciekawą sytuację. Bumble w granicach około 14-13 groszy chodził, jeżeli chodzi o zwykłą naklejkę. No, a teraz mamy nawet bajordery za złoty 17, także ta cena naprawdę bardzo, bardzo mocno podskoczyła. No, bo z 13 groszy jest to około 1000%. Także naprawdę, naprawdę bardzo duży podskok. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda na innych. W sensie chodzi mi, że na innych. E... Ucz, no wiecie, że zwykłe glitter, holo, e... na innych jakościach, jeżeli to tak można nazwać. E... Wejdźmy sobie na glitter. E... No, na glitterze tutaj 0,8 na 5,41 też jest naprawdę masywnym przeskokiem. E... Zobaczmy sobie na holo, bo tutaj mamy aż 68 zł e... z około 14. No, ale chyba najwyższą, e, najwyższy wzrost procentowy odnotowaliśmy na naklejce zwykłej Bombla, e, Bumidża, Bombla, e, naz nazywajcie to jak chcecie, e, Bumicz spoko, spoko grał nawet. Troszeczkę było tam pogubienia, jeżeli chodzi o mecz na e, Niuku przeciwko FaZe'owi. E, FaZe, ale no e, mimo wszystko e, grał OK, dlatego m, troszeczkę nie rozumiem e, decyzji. Znaczy, inaczej, no rozumiem, że rzeczywiście nie chcą tej jakby złej reputacji związanej teraz z tą wojną na, na Rosji i Ukrainie, zwłaszcza, że oni mają ukraińskich graczów, graczy, no tutaj samo Na'Vi ma profilowy na Twitterze ukraińskie, dlatego też to może w sumie spekulować te, te poglądy, czy to jest trafne, czy nie, nie chcę oceniać, no jakby to jest ich decyzja, ale tak jak mówię spowodowało to wielki wystrzał e, Bumidża na rynku. Także warto się temu przyjrzeć. I jeżeli macie Bumidżów e, no to oczywiście polecam sprzedawać. Także to by było na tyle. Taki szybki newsik. Trzymajcie się i cześć.